Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić prowadzącą Dianę Sałacką oraz mnie, Bartosz Paturej. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o geniuszu władzy. Naszymi gośćmi pani Aneta Czernatowicz-Kukuczka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan doktor Andrzej Olechowski, były minister oraz doktor ekonomii również. Dzień dobry. I doktor Paweł Ścigaj z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprosimy krótki wstęp filmowy. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So congratulations. This is going to be a big year for us. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. Frank, that way, we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I knew you shouldn't trust that woman. I didn't. I don't trust anyone. Then how could you not see this coming? Walker just nominated Kerr. It's a long road to confirmation. I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions. So we're talking about trust. What is it you want? Your absolute, unquestioning loyalty. Anything. We're in a very gray area, ethically, legally, which I'm okay with. Shelley Barnes of the Washington Herald, quoting a source close to the president. Not exactly sure how it got leaked. I want it over. I'm sorry, Mr. President, but I will not do that. Get ready, Kathy. Things are about to move very quickly. Okay. I'm ready. Do you understand how you're to behave? And if I don't play along? We'll cleave you from the herd and watch you die in the wilderness. You promised me it wouldn't be like this. We'll have a lot of nights like this. Making plans. Very little sleep. I expected that. Take a step back. Look at the bigger picture. That's how you devour a whale. One bite at a time. Give and take. Welcome to Washington. Welcome to Washington. Dzień dobry w Waszyngtonie. Witamy w Waszyngtonie. W Waszyngtonie mówi Frank Underwood. To oczywiście zapowiedź pierwszego sezonu House of Cards. Specjalnie wybrany akurat taki fragment, żeby osoby, które jeszcze nie oglądały serialu, zachęciły się do niego, ale żeby nic nie zdradzić niepotrzebnie nikomu. Witamy w Waszyngtonie, witamy w Krakowie naszych gości. Żaden z naszych gości dzisiejszych nie jest filmoznawcą, ale to nie przypadek. Mamy na sali psychologa czy psycholożkę, ekonomistę i politologa. Mimo to zapytam, dlaczego seriale typu House of Cards czy Game of Thrones cieszą się w Polsce, ale nie tylko w Polsce, tak dużą popularnością wśród szerokiej widowni? Możemy oczywiście odpowiedzieć z trzech perspektyw właśnie, z psychologicznej, politologicznej i politycznej, czy nawet wręcz ekonomicznej. Pani Aneta Czernatowicz-Kukuczka. Dobrze, to ja może zacznę z perspektywy psychologicznej. Możemy bliżej mikrofon razie prosić. Bliżej, wystarczy bliżej. Bliżej, dobra, słychać teraz? Super. Dobra, to zaczynając z perspektywy psychologicznej. Generalnie jest tak, że seriale tego typu zaspokajają w nas pewne takie podstawowe potrzeby. Jedną z naszych podstawowych potrzeb jest potrzeba władzy.
I to nie jest tak, że ta potrzeba władzy jest zero-jedynkowa, to znaczy albo ją mamy, albo tej potrzeby nie mamy. A jeżeli już możemy mówić o różnym natężeniu potrzeby władzy, ale potrzebę władzy ma w sobie każdy. Dlaczego? Dlatego, że definiując potrzebę władzy, definiując władzę w taki najbardziej podstawowy sposób, możemy powiedzieć, że władza to jest kontrola nad zasobami, a zasoby są nam potrzebne do tego, żeby przetrwać. To jest as simple as that. Czyli po to, żeby przetrwać, potrzebujemy kontroli nad zasobami, i z tego względu też każdy z nas ma w sobie potrzebę władzy. Natomiast te seriale, to co robią, to one pokazują bardzo efektywny sposób zaspokajania potrzeby władzy i w ten sposób pozwalają nam symbolicznie czy zastępczo tą potrzebę władzy zaspokoić, ponieważ nie zawsze mamy możliwość albo nie zawsze chcemy zaspokajać potrzebę władzy w realnym życiu. Jesteśmy ograniczani przez sytuację zewnętrzną, przez ograniczenia wewnętrzne, indywidualne, przez wiele różnych ograniczeń. Nie zawsze ta potrzeba jest zaspokojona w realnym świecie. Natomiast oglądając tego typu seriale możemy ją zaspokoić w sposób symboliczny. I myślę, że też ta efektywność czy ten geniusz władzy, który jest myślą przewodnią, jest też tym, co przyciąga. Tak? Czyli to, że ta potrzeba zaspokajana efektywnie. I wydaje mi się, że to jest też powód, dla którego te seriale są popularne szczególnie wśród młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy w Polsce deklarują brak zainteresowania polityką, wynikający prawdopodobnie po części z bezradności i z takiej nieefektywności działania. Natomiast w tych serialach polityka i władza są pokazane jako bardzo efektywne i bardzo efektywnie zaspokajane. Ja rozumiem, że oglądając tego typu seriale mamy na pewno władzę nad pilotem. Czy dr Paweł Ścigaj coś doda w tym temacie, bardzo. W temacie władzy podczas oglądania seriali? Postaram się, dziękuję bardzo. Ja mam wrażenie, że te seriale stają się także, czy są bardzo popularne także dlatego, że one w doskonały sposób wpasowują się w nasze takie stereotypowe, bardzo potoczne rozumienie polityki. Oto brudna gra, gdzieś tam, prawda, nieprzejrzysta, nie mająca zbyt wiele podstaw moralnych. Ale Polacy które... nie lubią przecież złych polityków. Słucham? Polacy przecież nie lubią złych polityków, narzekają na nich. No ale to jakby nie jest w tym momencie większy problem, że nie lubią ewentualnie, przy czym to też chyba nie jest aż tak do końca, że nie lubią. Jesteśmy bardzo gwałtownie podzieleni jako społeczeństwo. Niekiedy te podziały stają się radykalne zupełnie niepotrzebnie. To jest inna historia. Natomiast ja mam wrażenie rzeczywiście, że w tych serialach odzwierciedla się gdzieś ta mroczna strona polityki, która pojawia się w takim potocznym myśleniu, że oto polityka to jakaś forma fałszu. Potocznym, podkreślam, bardzo często absolutnie nieprawdziwym i niewłaściwym. To znaczy, jest to jakaś forma fałszu, że jest to jakaś forma gdzieś brudnych, nieczystych gierek. A jeżeli jeszcze to wszystko jest uwikłane w ów geniusz władzy, to znaczy w szczególności mam tutaj na myśli Franka Underwooda, czyli w postać, która nieomalże z precyzją wielkiego komputera oblicza ruchy naprzód o ileś, prawda, kolejek, jest wytrawniejszy od najlepszych szachistów w tym swoim knuciu czy snuciu intryg. Nawet Lord Baelish z Gry o Tron mu pewnie nie dorównuje w tym właśnie takim długofalowym myśleniu. To ja w tym jestem znaczeniu... pająk, jednak ma geniusz władzy... Bardzo zaszczepione. Znaczy, rzeczywiście, mam wrażenie, że seriale są dobrze popularne, ponieważ one zaspokajając potrzebę władzy z jednej strony utwierdzają być może często, podkreślam, w bardzo niepoprawnym, jak sądzę, wizerunku polityki jako sfery takiej ciemnej, nieprzejrzystej, niejasnej, pełnej pewnych machlojek, a przy okazji jednak pełnej ludzi, którzy być może wiedzą więcej od nas i w tym sensie ta potrzeba władzy jest jakoś zaspokajana na pewno. Odsłaniamy kurtynę i dlatego ludzie lubią... te seriale, ponieważ mają taką lukę, przez którą mogą zajrzeć za kulisy władzy? Ja myślę, że o to chodzi. Ja myślę, że bardzo wiele osób nie wierzy, w to, co słyszy o demokracji, że porządek jest rzeczywiście demokratyczny. A bardzo wiele osób uważa, że jednakże mechanizmy, które nami rządzą, są bardziej ukryte, że no, świadczy o tym masa teorii spiskowych, które funkcjonują. Począwszy od tego, że do dzisiaj bardzo wiele osób nie wierzy, że Kennedy został zabity, tak jak stwierdzały raporty państwowe. Że wiele osób w Polsce nie wierzy, że katastrofa smoleńska miała takie wyjaśnienie, jakie jest podane oficjalnie.
Więc ludzie, takie seriale są oglądane, żeby się przyjrzeć, jakie są faktyczne mechanizmy działania polityków, a nie te, które oni podają oficjalnie, nawet w kampaniach wyborczych. I też niestety... Szczególnie w kampaniach wyborczych. Szczególnie w kampaniach wyborczych. Ale może wtedy w kampaniach wyborczych jest największa transparentność polityki, dlatego że oczywiście polityk mówi, co tam by chciał, żeby o nim mówiono, ale wtedy dziennikarze są, prawda, wtedy wszystkie reflektory są na niego skierowane i w związku z tym on jest bardzo obnażany, co widzimy choćby na przykład w takich debatach prezydenckich, prawda? Jest więcej okazji do obnażenia polityka po prostu, jest, tak? Jest bezwzględnie, w kampanii wyborczej jest więcej niż w trakcie normalnej, sprawowanej kadencji. Takie seriale niestety oczywiście utrwalają taki stereotyp, że polityka jest jednakże grą brudną, jest grą kompromisów rozumianych jako kapitulacja i przede wszystkim, że jest grą bardzo cyniczną, bo jednakże akurat bohater główny House of Cards jest człowiekiem, który dąży do władzy dla władzy. On nie ma programu politycznego. Jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest dzisiaj Barack Obama. Jak się popatrzy na to, jak on doszedł do władzy, to tam był bardzo klarowny cel postawiony, bardzo klarowne zasady, według których na których on zamierzał opierać swoją działalność polityczną. To było bardzo jasne, po co on chce zostać prezydentem. Natomiast bohater House of Cards chce zostać prezydentem częściowo dla rewanżu, ale przede wszystkim dla własnej satysfakcji, bo czuje się, że ma do tego potencjał, żeby tych wszystkich, za przeproszeniem, dupków wziąć pod siebie. Democracy is so overrated. Demokracja jest przereklamowana, mówi Frank Underwood. W takim wypadku, jeżeli odsłania to inną perspektywę widzom, w jaki sposób oni mogą dotrzeć do jakichś kulisów władzy, to czy zmienia perspektywę osoby, która taką władzę dostaje? Mamy na przykładzie House of Cards i Gry o Tron, szczególnie moim zdaniem Gry o Tron, kiedy to dochodzenie do władzy albo jest jakiś moment wydarzeniowy, kiedy ktoś przejmuje władzę bądź do niej dąży, zmienia zupełnie perspektywę tej osoby. Ta osoba zmienia się, powiedzmy, o te przysłowiowe 180 stopni. Czy państwo uważają, że władza faktycznie zmienia nasze postrzeganie świata? Może ja zacznę, bo ja miałem władzę w jakimś sensie, prawda? Jeszcze chcę pani powiedzieć, że to nie tyle odsłania, co bardziej potwierdza oczekiwania widza. Widz sądzi, że tak polityka się odbywa jak w House of Cards. No, dla niego to nie jest sensacja. On po prostu dostaje potwierdzenie, że to jest taka gra, manipulacja i tak dalej. No dobrze. A tak nie jest? Moim zdaniem nie. Mnie się wydaje, że demokracja jest dużo bardziej realna, niż my tak sobie stereotypowo wyobrażamy. Demokracja rozumiana jako cały system, nie tylko wybory, ale cały nadzór mediów, prawda, odpowiedzialność, którą politycy ponoszą. I teraz powiem, co zmienia w osobie, w postrzeganiu świata przez osobę, która jest w pozycji władzy. To nie jest kokieteria. Przede wszystkim uświadamia odpowiedzialność niesamowitą, że nawet różne cele, które miałem, skłania bardziej do kompromisu też, ponieważ... Kompromisu w sprawach publicznych? Tak, ta odpowiedzialność jest obezwładniająca czasami. Świadomość, że jakaś decyzja może wpłynąć bardzo mocno na życie konkretnych ludzi. Tych ludzi sobie łatwo wyobrazić, zresztą oni o sobie dają znać, w razie czego. Skłania do kompromisu w tym sensie, że a może ja nie mam tak do końca racji, może ci, co mówią przeciwnie, to są gotowi ze mną, to ja powinienem uwzględnić ich punkt widzenia. Dlatego też jest później tak wiele pretensji, że politycy, którzy coś obiecywali w wyborach, nie dostarczają tego. No bo jak doszli do pozycji właśnie władzy, to się okazało, że albo tak środków nie ma tyle, ile oni sobie wyobrażali, że może być, albo konsekwencje są tak mocne, że trzeba jednakże uwzględnić inny punkt widzenia i stonować troszkę te swoje zapowiedzi.
Pani Aneto, w takim wypadku jak wygląda posiadanie władzy z perspektywy psychologa? Czy to coś zmienia w naszym organizmie, być może w naszej relacji społecznej? No, badania pokazują, że rzeczywiście posiadanie władzy zmienia i wystarczą bardzo proste manipulacje władzy, zupełnie sztuczne, przeprowadzone w laboratorium, do tego, żeby te zmiany już wywołać. A na przykład Anna Cady prowadziła bardzo fajne badania na temat przyjmowania postawy władzy i postawy submisywnej. Postawa władzy to jest taka postawa, to jest postawa dominująca, tak? Czyli postawa bardzo otwarta, zagarnująca przestrzeń. I to są postawy, które są charakterystyczne nie tylko dla ludzi, ale też dla małp naczelnych. Jak pomyślimy sobie o samcu alfa w stadzie, to właśnie ta pozycja taka dominująca, tak otwarta w ten sposób, tak zajmująca przestrzeń, to jest pozycja dominująca, podczas gdy pozycja submisywna to jest pozycja, którą przyjmuje osobnik podporządkowany, czy to w stadzie, tak, czy w grupie ludzi. I Anna Cady pokazała, że przyjmowanie takiej postawy przez 2 minuty prowadzi do zmian hormonalnych. I zmieniają się poziomy 2 hormonów, zmienia się poziom testosteronu i zmienia się poziom kortyzolu. Testosteron oczywiście potocznie kojarzony, to jest hormon dominacji, hormon agresji, więc on oczywiście wzrasta w momencie, jak przyjmujemy postawę dominującą, natomiast obniża się nam poziom kortyzolu, to jest hormon, który jest związany z reakcją na stres, czyli wzrasta nam odporność na stres. Natomiast w momencie, jeżeli przyjmujemy tą postawę submisywną, to wzorzec reakcji jest zupełnie inny. I co ciekawe, te zmiany hormonalne nie ograniczają się tylko do poziomu hormonów, ale potem przenoszą się też na zachowanie, bo te osoby, które one nic więcej nie robiły. One przez 2 minuty albo siedziały, tak, zajmując dużo miejsca na fotelu, albo siedziały skulone, brały udział w wyimaginowanej rozmowie o pracę. I okazało się, że pomimo tego, że one się nie różniły zupełnie kompetencjami, to przez ekspertów te osoby, które wcześniej były w tej postawie dominującej, wypadały znacznie lepiej, one uzyskiwały znacznie większe oceny i to przeważnie te osoby uzyskiwały zatrudnienie. Czyli tak i prosta... Darmowa porada HR-owa od pani doktor. Darmowa porada, proszę Państwa. Teraz wszyscy prostują się i przyjmują postawę samca alfa i powinno to nam podnieść zarówno testosteron i obniżyć kortyzol, tak? Tak, tak, dokładnie tak powinno być. Ale niestety okazuje się, że manipulacja władzą, tak, czy przyjmowanie, posiadanie władzy niesie ze sobą też mniej pozytywne konsekwencje. Jedną z takich mniej pozytywnych konsekwencji jest na przykład stereotypizacja innych ludzi, która w konsekwencji prowadzi do dehumanizacji, o czym pewnie pan doktor za chwilę trochę więcej powie. Ale rzeczywiście osoby, które mają władzę, mają tendencję do postrzegania innych ludzi przez pryzmat stereotypów, tak przynajmniej wychodzi w badaniach. Powody ku temu są 2. Pierwszy jest taki, że osoby u władzy nie mają możliwości poznawczych do tego, żeby przetwarzać wszystkie osoby, które są im podporządkowane, dlatego że ich jest znacznie więcej niż tych osób u władzy. A drugi bardzo brutalny powód jest taki, że nie mają powodu, żeby to robić. Tak, to są osoby, które są im podporządkowane, nie stanowią dla nich żadnego zagrożenia, więc po co marnować cenne zasoby poznawcze na to, żeby ich dokładnie poznać czy dokładnie przetwarzać. Więc jest tendencja do tego, żeby postrzegać ludzi przez pryzmat etyki. Zresztą wszyscy ją mamy, natomiast władza tę tendencję zdecydowanie nasila. I widzimy to bardzo ładnie w House of Cards. Frank Underwood bardzo stereotypowo postrzega ludzi. W 3 sezonie, w momencie, kiedy Jackie Sharp ma zostać jego wiceprezydentem, on ją postrzega tylko i wyłącznie przez pryzmat funkcji, do której ona dąży. Tak? On nie dopuszcza możliwości, że cokolwiek on by nie zrobił, ona i tak mu się podporządkuje ze względu na to, że po prostu ona dąży do tej funkcji. Ona jest postrzegana przez niego tylko i wyłącznie przez pryzmat dążenia do tej funkcji, no co okazuje się nieprawdą, tak? I staje mu kością w gardle w pewnym momencie. Panie doktorze, słyszałam, że ma pan coś więcej powiedzieć. Zatem przy postawie samca alfa, znaczy, tej niesubmisywnej... Oczywiście problem polega na tym i od tego może rozpocznijmy, że jeżeli wszyscy przyjmiemy pozycję samca alfa, to wyjdzie tak sobie, mówiąc. Ale nie wszyscy wytrzymają 2 minuty. To trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy z... Natomiast mam wrażenie, bo bardzo mi się podobał wątek, który pan doktor tutaj poruszył, dotyczący odpowiedzialności. Bo ja w tym widzę oczywiście ten wyraźny rys polityka demokracji, polityka demokratycznego, polityka, który w wyraźny sposób poddaje się regułom demokracji, w tym także takim regułom, które w jakimś stopniu są stworzone w sensie takiego systemu normatywnego po to, żeby blokować różnego rodzaju negatywne konsekwencje
które leżą, czy które pojawiają się wraz z stereotypizacją, o czym pewnie za chwilę więcej powiemy sobie. Natomiast nie zawsze tak się rzecz jasna dzieje, co do tego się zgodzimy. I szukając chociażby przykładów w naszych serialach, to pewnie nie bez przesady, ale mały psychopata na tronie, czyli Jeffrey, raczej nie kieruje się szczególnie odpowiedzialnością, a i Frank Underwood pewnie tej odpowiedzialności też wielkiej nie czuje. I ja też nie mam pewności, czy nie chcę w tej chwili porównywać przez to oczywiście Franka Underwooda czy Jeffreya do tych postaci historycznych, ale też nie mam pewności, czy Józef Stalin albo Adolf Hitler również taką wielką odpowiedzialność za swoje decyzje polityczne czuli. Więc mam wrażenie, że to też w dużym stopniu zależy rzecz jasna od tego profilu decydenta czy profilu polityka i takiej wierności regułom systemu demokratycznego, która gdzieś głęboko zakorzeniona, gdzieś prawdopodobnie leży na podłożu właśnie tych struktur osobowościowych, chociaż współcześnie oczywiście odchodzi się od myślenia o autorytaryzmie czy demokracji, osobowości demokratycznej w kategoriach właśnie osobowościowych, tego się odchodzi, to rzecz jasna. Natomiast gdzieś te profile, takie poglądy upowszechnione są obecne bez wątpienia. Czy można w takim wypadku... Nie powiedzieć, bo moim zdaniem fałszywy troszkę obraz wychodzi. Znaczy może świetnie, nie tyle fałszywy. Mamy kłótnie, więc nie, są, dobry prognostyk. Nie, trzeba to widzieć w kontekście. Ta pozycja, ten wpływ władzy na osobowość człowieka, powiedzmy w ten sposób, nie można tak po prostu tego o tym mówić ogólnie w przekroju globalnym, bo to będzie zależało od systemu politycznego, od kraju, od jego kultury. Na przykład Szwed, zostający osobą władzy, ministrem potężną osobą w swoim kraju, będzie zupełnie inaczej zachowywał się i nie będzie takim samcem alfa, nie będzie miejsca dla demonstrowania samca alfa, niż na przykład Amerykanin. Amerykańska polityka jest większościowa, jak Państwo wiedzą, prawda? To jest ten system, który u nas nazywamy jowami, czyli jest jeden wygrany, nie ma dwóch ani trzech, jest jeden wygrany. To już jest pierwsza rzecz, żeby powiedzieć, ja jestem number one, prawda? Tam to są wszystko dupki. Druga sprawa, amerykańska prezydentura jest skrojona, jak Państwo wiedzą, w oryginale zastanawiano się, żeby to był król, żeby to był taki republikański król. Jest skrojona według wzorców królewskich, czy francuska. I tak też traktują te społeczeństwa tych ludzi. Giscard d'Estaing, pamiętacie Państwo takiego prezydenta francuskiego? No, mężczyzna w porządku, wysoki, ale nic nadzwyczajnego. On był uważany przez francuski za najbardziej seksownego, bardziej seksownego niż Jean-Paul Belmondo czy Alain Delon. Wygrywał w takich konkursach, więc to nie mam wątpliwości, że on się czuł samcem alfa w pełnym wymiarze. A polityk w kraju europejskim, demokratycznym, takim właśnie jak Skandynawia i tak dalej, moim zdaniem, ja sobie nie badałem akurat poziomu hormonów w czasie, kiedy byłem ministrem ani przed, ani po, ale nie mam wrażenia, żebym wtedy we mnie jakiś czynnik, prawda, alfa specjalnie akurat zadziałał. A czy to nie jest tak, że system demokratyczny prowokuje do tego, żeby wybierać właśnie takich kandydatów, którzy mają w pewien sposób przerysowane cechy? My lubimy momentami, można zauważyć po wielu przykładach wyborczych, że lubimy w pewien sposób osoby dominujące właśnie z cechami charakteru, no, nie do końca demokratycznymi. To znaczy rodzi się oczywiście obawa, co się stanie, jeżeli takie osoby faktycznie pojawią się w parlamencie, czy one będą w stanie stworzyć koalicję, bądź się z kimś dogadać. Ale czy nie jest tak, że my jako społeczeństwo demokratyczne czasami po prostu podejmujemy takie półzwierzęce decyzje? To znaczy... Tak dokładnie chciałam, żeby to tak zabrzmiało, bardzo kontrowersyjnie. Jeżeli można... Rozumiem, że chodzi o to teraz, dlaczego czasem bywamy posłuszni wobec władzy, albo też chcemy mieć władzę, która będzie na tyle silna, żeby zaspokajać w nas taką potrzebę bezpieczeństwa, która będzie nad nami czuwała, a przez to jesteśmy skłonni wybierać niekiedy osoby o takim właśnie autorytarnym profilu, po to, aby te osoby czuwały nad nami. No to jeżeli o to idzie... Też, bo zastanawiam się kolejny fenomen, że żyjemy w demokracji i chcemy jakby demokratycznej władzy, tej transparentności i tak dalej, ale jednak wybieramy jednostki, które z góry mają bardzo mocną opinię, bardzo mocne zdanie i
być może są kontrą do systemu, w którym miałyby się poruszać. To też nie zawsze tak wygląda, tak na marginesie, bo przecież historia wielokrotnie dowodzi, że politycy wybitni, właśnie owi mężowie stanu, bardzo często wybory przegrywali wtedy, gdy w danych systemach politycznych rzeczy szły w dobrą stronę. To znaczy teraz też często mówi się o tym, że pewna część takiej politycznej absencji Polaków jest konsekwencją tego, że wielu Polakom najzwyczajniej się dobrze żyje w swoim kraju i nie widzą powodu do zmian. To też jest jakby inny już zupełnie wątek. Natomiast jeszcze delikatnie o tym wspominając. Rzeczywiście psycholodzy polityki od wielu lat, jeszcze od czasów słynnych prac Wilhelma Reicha, czy potem Richa Fromma, czy potem Adorno, jakby dyskutowali o tym, czy istnieje taki profil. Początkowo myślano, że to jest profil osobowości, potem myślano, że to są pewne upowszechnione w społeczeństwie poglądy, raczej taki profil raczej społecznego myślenia, prawda, który gdzieś zaspokaja tę naszą potrzebę bezpieczeństwa i jej bardzo odpowiada. W ten sposób wyróżniono rzeczywiście osobowość autorytarną, na którą składają się trzy cechy, jak się później sądzi, te kluczowe, czyli konwencjonalizm, autorytarna uległość i autorytarna agresja. Takich osób według badań, które są w Polsce prowadzone, na różnych etapach pomiaru bywa w Polsce od 50 do 80% nawet, czyli takich, którzy w tych skalach autorytarnych badają dość wysoko. Oczywiście są badania sondażowe, gdzie te skale autorytarne są bardzo ograniczone, do 3-4 pozycji niekiedy i tu rzeczywiście one budzą momentalnie metodologiczne wątpliwości. Natomiast to sugeruje, że ta potrzeba społeczna bezpieczeństwa zaspokajana przez takie postaci, przez takie idee jest dość powszechna. Ja może tylko jeszcze dopowiem, ponieważ pan doktor Andrzej Olechowski mówił o Valérym Giscard d'Estaing, nawiązywał też do tego wątku samca alfa. Ja zapytam panią doktor, dlaczego władza pociąga? Dlaczego ludzie władczy pociągają innych? Czy pytanie jest, dlaczego idziemy za władzą, czy dlaczego dążymy do władzy? Idziemy za władzą. Tak, bo tutaj nawet była zwrócona uwaga na takie aspekty dotyczące ludzkiej seksualności również, prawda? To dlaczego idziemy za władzą i dlaczego też trochę nawiązując do tego wątku autorytaryzmu, a dlaczego niekiedy właśnie tacy silni liderzy autorytarni nas pociągają, to jest trochę wynik czasów, w jakich żyjemy. W momencie rzeczywiście, jeżeli czasy są stabilne, to co my sobie cenimy najbardziej, to są właśnie te idee demokratyczne, czyli my cenimy sobie własną wolność, możliwość decydowania o samym sobie. Natomiast sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, jeżeli zmieniają się okoliczności, czyli jeżeli okoliczności stają się mniej pewne, mniej przewidywalne, tracimy poczucie bezpieczeństwa, to co wtedy nam zapewnia poczucie bezpieczeństwa, to jest właśnie autorytarny przywódca. I dlatego właśnie w takich sytuacjach do głosu dochodzą właśnie ci autorytarni przywódcy. Dlatego oni właśnie wtedy zyskują poparcie, dlatego oni są wtedy atrakcyjni i dlatego po to, żeby uzyskać poczucie bezpieczeństwa, my jesteśmy w stanie zrzec się swoich przywilejów, przynajmniej części swoich przywilejów demokratycznych, czyli jesteśmy w stanie zgodzić się na częściowe ograniczenie swojej wolności, tak jak na przykład, nie wiem, po ataku na World Trade Center zdecydowanie wzrosła społeczna akceptacja dla inwigilacji, wobec której Amerykanie się absolutnie wcześniej sprzeciwiali, bo to jest w ogóle kontra ich wierzenia takie kulturowe i przekonanie właśnie o niezależności jednostki. Natomiast w sytuacji zagrożenia oni się jak najbardziej zgadzają na coś takiego. I w tym momencie, a też powołując się na śmieszne badania sondażowe na populacji amerykańskiej przeprowadzone, okazuje się, że Frank Underwood ma 57% poparcia, czyli 57% populacji amerykańskiej widziałoby go jako swojego prezydenta. To są badania z marca tego roku, podczas gdy tylko 46% popiera Obamę. Tak więc to ewidentnie pokazuje, że w tym momencie jest potrzeba dla autorytarnego przywódcy i po prostu autorytarny przywódca pociąga nas dlatego, że potrafi nas przeprowadzić przez niebezpieczne wody. Tak? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy my naprawdę odkleili się od tych stereotypów amerykańskich. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest głównodowodzącym sił zbrojnych. Musi być mocnym człowiekiem. To nie może być żaden mięczak, inteligent, jakiś taki, prawda, cienki człowiek. To musi być mocny człowiek. Jego muszą słuchać generałowie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest, w wyobrażeniu Amerykanów, jest przywódcą wolnego świata.
świata demokratycznego, sojuszu euroatlantyckiego, jakby to nie nazwać. Patrzą na niego różne kraje, on im zapewnia bezpieczeństwo. On musi być człowiekiem jednoznacznym, bardzo silnym, prawda? I jeszcze to, co Amerykanie przy wyborze, na co zwracają uwagę, prezydent Stanów Zjednoczonych musi dawać na coś nadzieję. Nie tylko poczucie bezpieczeństwa, siły, decyzyjności, ale również nadzieję. Czyli musi mieć program i później go musi w jakiś sposób realizować. My o tym zapominamy niestety. Skandynawowie z kolei wybierają nudziarzy, wybierają urzędników. Tam moim zdaniem ktoś, kto by się prezentował jako silny człowiek, mocny człowiek, on tu zrobi porządki, tu wyrzuci, tu tego, no w ogóle nie ma szansy, żeby Skandynawii rząd podczas dnia, w którym debiutuje jako sprawujący władzę, może sobie pozwolić na to, żeby przyjechać rowerami swojego gabinetu, pokazując wręcz tą pozycję taką uniżoną wobec społeczeństwa. Tak jest. To są urzędnicy, ich w ogóle nie ma co mierzyć w takich sondażach z kimś, chciałabyś spędzić jedną noc, prawda? Nie, zupełnie. To Skandynawowie nie. Nasi inni sąsiedzi nie są bardzo inni. My tu na północy Europy w zasadzie jesteśmy dosyć podobni. A Niemcy przecież też nie wybierają mocnych osób. Już. Kiedy? No, już. Rosjanie natomiast wciąż, tak? Wciąż. Rosjanie wciąż. A my jesteśmy tacy crossroadowi troszkę. Bo wiadomo, że nie mamy ciągu do autorytaryzmu i figury takie mocne się nie pokazują. Mocny, mnie się wydaje, że mocnym bardzo człowiekiem, może najmocniejszym przez te 25 lat jako premier był Donald Tusk. Ale nikt by go nie przedstawiał jako człowieka, jako takiego samca, a moim zdaniem to był prawdziwy samiec alfa w polskiej polityce. Leszek Miller? Bardziej na zewnątrz niż w rzeczywistości. Jarosław Kaczyński? Trzeba krótko. Im zmierzyć hormony po prostu. Hormony, no to się dowiemy. Tak, a pani doktor może by jakiś test opracował. Mały sprawdzian dla państwa, naszej publiczności. Kto z państwa ma ulubionego bohatera w którymś z seriali Ręka do góry? Śmiało, śmiało. Jeżeli państwo widzieli i mają jakiegoś ulubionego bohatera. I nie chodzi, panowie, o Matkę Smoków. Dobrze? Nie. To na przykład Frank Underwood, czy jednak na przykład Tyrion Lannister? Kto jest za Frankiem Underwoodem? Okej, okay. A Tyrion Lannister bądź jakaś postać z gry? Okej. Przeważyło w ostatniej chwili. Rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę. A Daenerys Targaryen. Moi drodzy, ręce do góry, Daenerys Targaryen. No właśnie. Dobrze, drodzy państwo, mamy w takim wypadku, skoczę troszeczkę do innego tematu, gdyż... Czy mogłabym jeszcze na momencie? Ależ oczywiście. Bo tak się zastanawiam, czy te różnice, o których pan mówił przed chwileczką, czy one właśnie nie wynikają troszeczkę ze stabilności? Tak, czyli w momencie, jeżeli mówimy o szwedzkiej demokracji, to jest... Stara demokracja to jest demokracja stabilna, więc tam po prostu nie ma potrzeby dla silnych przywódców. W przeciwieństwie na przykład do Rosji, gdzie ewidentnie sytuacja jest mniej stabilna, stąd widać silną preferencję wobec silnych przywódców. A propos Szwecji jeszcze, bo to rzeczywiście jest ciekawa rzecz, fascynująca książka Macieja Zaremby-Bielawskiego, którą warto gdzieś raz na jakiś czas przypominać. Przypomnijmy sobie, a propos takich tendencji, mimo wszystko autorytarnych, ale dość dobrze skrywanych, także wśród Skandynawów, że to Szwecja była bodaj ostatnim krajem w Europie, która w latach 70. dopiero tak naprawdę unieważniła ustawy eugeniczne. Natomiast sam projekt eugeniczny w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Szwecji, był szalenie rozbudowany. Szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy osób było ofiarami tego systemu. I co ciekawe, ten system właśnie był, czy też w ogóle ustawy eugeniczne i cała praktyka owej higieny rasy była upowszechniona szczególnie mocno właśnie w krajach skandynawskich.
Co ciekawe, oczywiście no, Polska na przykład uniknęła tego, tej sytuacji, chociaż Polscy także byli zwolennicy eugeniki, ale to jest bardzo interesujące, że Szwecja gdzieś wycofała się z tych programów bardzo późno po II wojnie światowej i Sadamy Białowski stawia bardzo ciekawy wniosek tutaj, ciekawą hipotezę raczej niż wniosek, że to właśnie podporządkowanie się w tym przypadku idei naukowej, bo przecież to w idei takiej quasi naukowej czy pseudonaukowej wręcz eugenika była osadzona, była formą jakby budowy bezpieczeństwa tego społeczeństwa w przejściu od społeczeństwa agrarnego do społeczeństwa przemysłowego. Oni nie poddali się być może tym takim samcom alfa wprost, natomiast poddali się pewnym ideom, które były ideami bardzo no, autorytarnymi na swój sposób i na pewno bardzo również takimi no, ekskluzywnymi, to znaczy zamykającymi społeczeństwo. To tak na marginesie. Drodzy Państwo, w obu serialach mamy różnie rozplanowane decyzje. Możemy powiedzieć, że zarówno, myślę, że tutaj najbardziej transparentnym przykładem jest jednak Gra o Tron, skonfrontowana z Frankiem Underwoodem, który od dnia zero planuje, żeby zostać prezydentem. I w końcu oczywiście, może Państwo nie wiedzą, nie powiem, czy się udaje, czy nie. W każdym wypadku... Czy jest ktoś na sali, kto nie oglądał pierwszego sezonu? Jest, czyli warto nie, mówiąc z angielskiego, spoilerować. Ale rozwiązanie tego problemu prezydentury to chyba nie jest koniec pierwszego sezonu. Zostawmy to. Mamy tutaj przykład takich zaplanowanych działań, jednak możemy to skonfrontować z akcjami bardzo szybkimi, decyzjami nagłymi. Jest oczywiście masa rozróżnień psychologicznych, jak te procesy wyglądają. Możemy tutaj przytoczyć Kalemana, ale takie pytanie... Faktycznie, czy da się politykę zaplanować, tak jak zrobił to Frank Underwood, czy decyzje polityczne są podejmowane ad hoc, czy jest jakikolwiek plan B, czy też większe spektrum nie pozwala na to, żeby, to znaczy nie większe spektrum, ale wydarzeniowość rzeczy nie pozwala na to, żeby podejmować decyzje z takim dużym wyprzedzeniem. No, to jasne, że są decyzje czasem o ogromnej wadze, które trzeba podejmować bardzo szybko. Tak myślę, Państwo wiedzą, że my w polityce nie mamy określenia geniusz. Nikt nie powie, panie, to jest genialny polityk, prawda? To raczej będzie wtedy tak powiedziane trochę, że to jak to jest genialny szef czy krawiec, jak on mi guziki przyszył, prawda? Genialnie. To w sensie może rzemieślniczym. My mamy określenie, na określenie geniusza mamy mąż stanu. Mąż stanu, nie, Bismarck był mężem stanu. Dlaczego? Bo po pierwsze to jest nadawane pośmiertnie. Nie mówi się za życia, że ktoś jest mężem stanu i geniuszem w związku z tym w polityce. Mąż stanu to jest ktoś, kto tak rządził, Bismarck 28 lat rządził i stworzył podwaliny państwa niemieckiego, które do dzisiaj funkcjonują. To było pierwsze państwo, w którym został, mało że połączył, bo on zaczynał jako kanclerz Prus, a skończył jako kanclerz Niemiec, połączył te różne księstwa niemieckie, to stworzył, wprowadził powszechne głosowanie i wprowadził system zabezpieczeń społecznych, emeryturę i tam zręby już ubezpieczenia zdrowotnego. Więc to był mąż stanu, czyli długoterminowe decyzje i umiejętność przewidywania. Bismarck mówił, że polityka polega na tym, żeby widzieć ślady kroków Pana Boga, czyli przewidzieć historię. I on tę historię rzeczywiście genialnie przewidywał i stąd jest mężem stanu. Do dzisiaj się o nim pisze grube książki. No, nie to, że ktoś jeszcze napisze dodatek, ale Henry Kissinger niedawno napisał książkę o Bismarcku wielką. Są jednakże też sytuacje nadzwyczajne. No nie wiem, tak mi przychodzi do głowy kryzys kubańsko-rosyjski, radziecki, gdzie trzeba podejmować decyzje bardzo szybko. Ja nie miałem takich sytuacji w swoim życiu, ale miałem sytuacje, które były trudne bardzo, kiedy na przykład jacyś chuligani pobili Rosjan na dworcu i rosyjski premier Czernomyrdin wówczas odwołał swoją wizytę w Polsce.
No, napięcie stosunków polsko-rosyjskich nie jest przyjemną sytuacją i już wymaga jakichś sensownych operacji. Moim prezydentem był Lech Wałęsa. Mogę myśleć teraz o tym człowieku, który sprawuje tą najwyższą władzę. Co jest ważne dla ludzi takich jak ja, którzy uczestniczą w wykonaniu decyzji czy w przygotowaniu decyzji, i dla obywateli. Ważne jest, jakie są zasady, którymi on się w życiu kieruje i kieruje się w polityce. I także ważna jest przewidywalność takiej osoby, jak on podejmie tę decyzję. Nie wydaje mi się, żeby dobre decyzje były podejmowane przez ludzi nieprzewidywalnych, bo raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. A systematycznie dobry może podejmować ktoś, kto ma dobry system wartości i zasad, który podejmuje. Prezydent Wałęsa na przykład różne rzeczy dziwne zrobił. Przecież doprowadzał ludzi na skraj załamania nerwowego. Tak? Proszę sobie przypomnieć, czasem trzeba telewizję było oglądać do wpół do drugiej w nocy, bo coś się działo niesamowitego. Ale wiadomo było, że w dwóch sprawach można na niego liczyć, że tak powiem. Był absolutnie prorynkowy. Uważał, że prywatny rynek, wolny rynek jest lepszy niż gospodarka socjalistyczna. Koniec, kropka. I tam można się było kłócić, coś tego, on ostatecznie tak rozstrzygał. I wiadomo było, mimo że nie wszyscy sobie z tego zdawali sprawę, że on nie złamie konstytucji, że on czuł, że prawo jest nad nim. On nie czuł się nad prawem. On nie użyłby nigdy czegoś takiego jak, prawda, nie wiem, Jarosław Kaczyński, który narzeka na imposybilizm prawny. Ale falandyzacja prawa to jest termin z czasów Lecha Wałęsy. To on tym straszył cały czas, ale nie ma ani jednego przykładu, że prezydent Wałęsa prawo złamał. On robił wrażenie. Jego szef kancelarii Mieczysław Wachowski w pewnej chwili wziął na wszelki wypadek zwolnienie lekarskie, żeby nie być w sytuacji, kiedy prezydent rozwiąże parlament, bo nikt nie wiedział, czy on go nie rozwiąże prawem kaduka. Ale nie rozwiązał, bo moim zdaniem grał cały czas. Więc trudne decyzje moim zdaniem przez niego były, zresztą o tym świadczy fakt, że Polska jest dzisiaj, co tu dużo mówić, ten rok jest 23. kolejnym rokiem wzrostu gospodarczego i generalnie rozwoju kraju. No to znaczy, że ten Wałęsa tam dobrze podejmował szybkie decyzje, które były do podjęcia. Rozgadałem się nie do końca na temat, ale nie umiem tego ująć, na czym by polegał geniusz przy podejmowaniu decyzji, bo to nie mogą być rzeczy. Czy to jest geniusz władzy, czy to jest geniusz zarządzania kryzysem? Musi być instynktowne, czyli musi wypływać, no bo jak szybkie, to musi być instynktowne. Nie ma tak naprawdę czasu pomyśleć, nie ma czasu zweryfikować z doradcami. Musi to wypływać z wiedzy i doświadczenia dotychczasowego człowieka, czyli musi zależeć od gruntu, który w nim jest, tego gruntu wartości, zasad, doświadczenia. Pani doktor, w takim wypadku tutaj pojawił się taki termin, ja troszeczkę go sparafrazuję mimo wszystko, jak myślenie intuicyjne. Czy takie procesy z perspektywy naukowca się różnią? Taki zaplanowany, a taki podejmowanie decyzji na szybko, czy mają jakieś z perspektywy psychologa różnice? Tak, te dwa procesy zdecydowanie się różnią. Jakby zupełnie inaczej podejmujemy decyzje w momencie, jeżeli mamy czas, mamy możliwość systematycznego przeanalizowania informacji i podjęcia racjonalnej, no ograniczenia racjonalnej decyzji, ponieważ współcześnie już nie mówimy o nieograniczonej racjonalności, a raczej od czasu Simona mówimy o racjonalności ograniczonej, bo nawet jak mamy wystarczająco dużo czasu, to i tak najczęściej nie mamy dostępu do wszystkich możliwych informacji, a nawet jak mamy, to nie mamy wystarczająco dużo zasobów poznawczych, żeby je wszystkie przetworzyć, ale zupełnie inaczej podejmujemy decyzje pod wpływem chwili. Zresztą nawet nasz system prawny, nie tylko nasz, wszystkie systemy prawne rozróżniają jakby decyzje podjęte tak systematycznie, takie, które są zaplanowane i takie, które są podjęte w efekcie, tak, czyli mamy zupełnie inne konsekwencje prawne wynikają, nie wiem, z morderstwa zaplanowanego, a morderstwa w efekcie. Co oznacza, że rzeczywiście te dwa
te dwa procesy się między sobą diametralnie różnią, to są jakościowo odmienne procesy i wydaje się, nawiązując trochę do naszego wątku przewodniego, czyli do geniusza władzy, że geniusz władzy to będzie ktoś, kto będzie w stanie właśnie w tej sytuacji kryzysowej, czyli w tej sytuacji, kiedy trzeba decyzję szybko podjąć, on będzie w stanie podejmować decyzje właściwe, czyli prawdopodobnie ta odporność na stres tutaj gdzieś nam się znowu pojawi, czyli te osoby, które mają większą odporność na stres, będą sobie w stanie znacznie lepiej z tym kryzysem poradzić. A odwołując się jeszcze do przykładu serialowego, tak być może niektóre kryzysy, które powstają, są tylko kryzysami pozornymi, tak jak Frank Underwood tworzył kryzysy, które tak naprawdę były tylko i wyłącznie elementem jego większego planu w dążeniu do władzy, a jak pojawiały się rzeczywiste kryzysy, to bezwzględnie i skutecznie po prostu usuwał je ze swojej drogi. Oczywiście to nie jest wzorzec postępowania w żadnym wypadku, ale no to jest przykład tego, że radził sobie w sytuacjach, w których decyzje trzeba było podejmować szybko i nie miał większych problemów ani większych sentymentów w momencie, jeżeli podejmował takie, a nie inne decyzje. Panie doktorze, czy zdanie na temat różnicy między tymi dwoma procesami? Znaczy, ja mam wrażenie bardzo podobne jak tutaj państwo, mianowicie rzeczywiście i to ostatnie lata badań w psychologii polityki doskonale pokazują to, że ta dialektyka emocji i racjonalności, tak, tych dwóch podstawowych sposobów analizowania potrzeb decyzyjnych, a więc z jednej strony, kiedy my szukamy tego nieomalże matematycznego wzorca, który pozwoli nam pokazać ten proces podjęcia decyzji od przesłanek, od zaistnienia pewnych przesłanek wyjściowych poprzez zebranie informacji, samo podjęcie decyzji, aż po oczywiście jej wdrożenie i po oszacowanie skutków. Te modele współcześnie wydają się być traktowane bardzo często jako formy uzasadnień dla decyzji, które podejmowane są przez nasz umysł dużo wcześniej, a mianowicie, że my najpierw czujemy, a potem dopiero szukamy argumentów. I rzeczywiście jest całkiem sporo badań, które pokazują, że jest na rzeczy to i w tym sensie ta intuicja, to widzenie przez tą nieprzejrzystą sferę polityki wydaje się być bardzo ważna w decydowaniu politycznym i być może to dlatego właśnie jest tak fascynujące w tych dwóch serialach, tak wracając troszkę do nich, że Frank Underwood cechuje się wyjątkową intuicją takiego widzenia przez nieprzejrzystą sferę, a Gra o Tron jest po prostu nieprzejrzysta. Tam trudno jest powiedzieć, kto tam podejmuje decyzję. Wszyscy chodzą jak we mgle. Słucham? Wszyscy chodzą jak we mgle? We mgle. W jakimś stopniu pewnie tak, natomiast nie w tym jest jeszcze jakby kontynuując trochę ten wątek. Więc patrząc na to z tej perspektywy, wydaje mi się rzeczywiście, że ta rola intuicji, ta rola tej takiej emocjonalnej warstwy w decydowaniu jest bardzo ważna i to nie tylko z perspektywy tych, którzy władzę dzierżą, ale także tych, którzy władzę wybierają. Pan doktor na początku wspomniał o Obamie, który ma rzeczywiście taki bardzo wyraźny, na tym poziomie takiej racjonalnej argumentacji miał wyraźnie zdefiniowane cele, był świetnie przygotowany pod kątem oczywiście prowadzenia debat, pod kątem całego tego aparatu wiedzy, argumentów racjonalnych, ale przy okazji, o czym też doskonale wiemy, Obama tym się w wyraźny sposób wyróżniał od większości przywódców demokratycznych, że potrafił wiązać ze sobą emocjonalnie swoich wyborców. I o tym wprost się mówi, że Obama tylko dlatego, albo przede wszystkim dlatego po Kennedym czy po Clintonie, to byli nieliczni, to jest w ogóle problem amerykańskiej polityki, prawda? Nieliczni demokratyczni przywódcy są w stanie wygrać drugi raz wybory. A to właśnie ze względu dlatego, że ich przesadna racjonalność, przesadne skupienie się na argumentach, które są być może ze względów naukowych bardzo trafne, ale zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie one nie trafiają do elektoratu. I tu znowuż, wiem, że skaczę bardzo mocno, ale znowuż nawiązując, Donaldowi Tuskowi też bardzo często właśnie to jakby wskazywano, czy to pokazywano, że on potrafił w doskonały sposób zarządzać tą warstwą emocjonalną swoich wyborców. Pokazywał, że jest rzeczywiście tym kolegą z bloku obok mimo wszystko. Więc w tym sensie rzeczywiście ta warstwa emocjonalna jest bardzo często przez nas spychana na plan dalszy. Nic z tym dziwnego, jesteśmy też być może za daleko i dalej, jesteśmy dziećmi oświecenia ostatecznie. Ten rozum jest dla nas szczególnie ważny. Natomiast współcześnie coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że to co racjonalne bywa często tylko naskórkiem dla procesów głębiej funkcjonujących. Gdzieś o tym z innych perspektywy wcześniej już pisali, zwłaszcza w Wiedniu w pierwszej połowie XX wieku. Natomiast rzeczywiście te rzeczy są ważne. No ale też emocje jakby
sterują naszymi wartościami, czyli to, o czym pan minister Olechowski wspomniał, zależy też od gruntu, jak my sobie poszegurujemy te wartości. Jesteśmy z nimi związani emocjonalnie, mamy ich prawdopodobnie całe spektrum, które możemy oceniać i się związać. Tak myślę, że mogłoby to zwieńczyć to pytanie, taki komentarz, Bartku. Tak, właśnie chciałbym nawiązać do tego, co mówił zarówno pan doktor Ścigaj, jak i pan doktor Olechowski i do House of Cards, dlatego że w tym serialu widzimy, że mamy jednego geniusza, tudzież ten duet, genialny duet Franka i Claire. Natomiast we współczesnej polityce, chociażby nawiązując do kampanii wyborczej, która się toczy, mówimy o sztabach, o spin doktorach, o całych zastępach ludzi, którzy przygotowują polityków do tego czy innego zadania, do tej czy innej debaty. Czy wśród współczesnych polityków, biorąc pod uwagę właśnie te zmienne czy te uwarunkowania, można jeszcze szukać geniusza? I jeżeli dotyczy to jakiegokolwiek kandydata, którego można będzie wybrać w nadchodzących wyborach, mówi się pi. Nie, nie, absolutnie pod żadnym pozorem, żadne nazwiska nie padną. Natomiast ja mam wrażenie, a propos tych seriali, a zwłaszcza Gry o Tron, tak jak już mówiliśmy sobie na początku, te seriale zaspokajają to takie potoczne wyobrażenie o polityce bardzo mocno. Mam wrażenie, tutaj pewnie pan doktor powie więcej na ten temat, ale że polityka tak po prostu nie wygląda. To znaczy, że politycy nie są tacy jak Frank Underwood, że politycy nie są takimi graczami, szachistami wysokiego, wielkiego formatu, którzy by rzeczywiście planowali swoje ruchy tak dalece. Najzwyczajniej w świecie mam wrażenie, że te seriale przerysowują sferę polityczną i to w sposób bardzo zdecydowany, a zwłaszcza House of Cards przerysowuje. Tacy politycy jak Frank Underwood moim zdaniem nie istnieją. Czyli to tylko ideał geniuszu, a rzeczywistość jest zgoła inna. A czy znaczy, można szukać tych geniuszy? Pan pytał, czy są genialni manipulatorzy, prawda? Bo on jest manipulatorem. Nas to oczywiście ciekawi, no ale to jest serial akcji de facto. My niewiele wiemy o tym, jaką on prowadzi politykę równocześnie jako senator, prawda? Czyli co on robi, jakiego typu ustawy senackie on przepycha. W Izbie Reprezentantów był. Czyli w Izbie Reprezentantów. Pamiętam. Więc czy to, co on robi dla publiczności, jeśli tak można powiedzieć, to jest pozytywne, czy nie jest pozytywne, bo takie, że on jest tam manipulatorem i że to zamiast A będzie B, a zamiast X będzie Z, to co mnie to obchodzi? Mnie głównie zależy jako obywatelowi, żeby polityka była okej. A pytanie było pańskie, ja tak rozumiałem, czy może być tak, że jest taki genialny manipulator, który idzie do przodu, czy też to musi być dzisiaj polityka profesjonalna, że musi być sztabem otoczony i tak dalej. No, w 90/100 przypadków to musi być sztab. To już jest, to się zrobił wielki biznes, że tak powiem. I ktoś, kto dzisiaj idzie od tak wygrać wybory, to ich nie wygra. Może osiągnąć sukces, tak jak prawda, nie wiem, Paweł Kukiz jako reprezentant protestu, ale wyborów nie wygra. Gdyby to był kraj większościowych wyborów, no to byłoby i okej, go nie ma. Wydaje mi się, że genialnym politykiem, takim pojedynczym człowiekiem był i jest, choć dzisiaj nie może tego wykorzystać, Tusk. Donald Tusk jest niesłychanie utalentowany, jeśli chodzi o właśnie wyborcze, umiejętność wygrywania wyborów. On posiadł właśnie tą rzadką i wielką umiejętność emocjonalnego kontaktu z ludźmi. To niewiele osób posiada. Napoleon mówił, że decyzje trzeba podejmować głową, a nie sercem, ale nie tak ludzie postępują. Ludzie, zwłaszcza od kiedy mamy telewizję, mamy media tak bardzo rozbudowane, to ludzie właśnie szukają tutaj związku emocjonalnego i Donald Tusk ten związek potrafił wspaniale nawiązywać i później utrzymywać. Przecież ile było sytuacji w zasadzie już przegranych,
gdzie on był w stanie... Bez grania na ludzkich emocjach. Bez spin doktorów. On tam grał grę też prostą, bo on w razie czego szturchał Jarosława Kaczyńskiego, tamten od razu się odzywał i się kręciło, prawda, wtedy wszystko i wszyscy zaczynali być niesłychanie poirytowani, podenerwowani i obserwować znowu, co się dzieje. No ale, no to też trzeba wpaść na taki pomysł w końcu. Nie, sam ten pomysł mu się nie objawił, tylko trzeba było to wymyślić. Ja bym poprosiła o krótki fragment w takim wypadku naszego drugiego serialowego bohatera. Eddard Stark, Lord of Winterfell, and Hand of the King. I come before you to confess my treason in the sight of gods and men. I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children, but before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself. Let the High Septon and Baelor the Blessed bear witness to what I say. Joffrey Baratheon is the one true heir to the Iron Throne. By the grace of all the gods, Lord of the Seven Kingdoms, and protector of the realm. As we sin, so do we suffer. This man has confessed his crimes in sight of gods and men. The gods are just, but beloved Baelor taught us they can also be merciful. What is to be done with this traitor, Your Grace? My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they have the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Don't look! Let me go! Let me go! Shut your mouth! Or send me!
Diana wybrała bardzo smutną, jeszcze scenę. Kawałek, proszę Państwa, nasza dyskusja, obiecuję, potrwa jeszcze około 15 minut, natomiast jest drugi kawałek, który tutaj będzie, proszę, może kiedyś. Wszystkich sezonów jeszcze nie nakręcono, jakaś szansa jest. Ten fragment jest dla mojego następnego pytania bardzo, bardzo kluczowy. Mam nadzieję, że dźwięk będzie okej dla Państwa. Killed a few puppies today. Show them. Come on, show them. Oh. Apologies, my lord. Old fingers. Najlepiej z oświetleniem, więc podnosi list pan. Rosalind caught a fine fat trout. Her brothers gave her a pair of wolf pelts for her wedding. Signed, Walder Frey. Is that bad poetry, or is it supposed to mean something? Robb Stark is dead. And his bitch mother. Write back to Lord Frey. Thank him for his service, and command him to send Robb Stark's head. I'm going to serve it to Sansa at my wedding feast. Your Grace. Lady Sansa is your aunt by marriage. A joke? Joffrey did not mean it. Yes, I did. I'm going to have it served to Sansa at my wedding feast. No. She is no longer yours to torment. Everyone is mine to torment. You do well to remember that, you little monster. Oh, I'm a monster. Perhaps you should speak to me more softly then. Monsters are dangerous, and just now kings are dying like flies. I could have your tongue out for saying that. Let him make his threats. He's a bitter little man. Lord Tyrion should apologize immediately. Unacceptable, disrespectful. And in very bad taste. I am the king! I will punish you. Any man who must say, I am the king, is no true king. I'll make sure you understand that when I've won your war for you. My father won the real war. He killed Prince Rhaegar. He took the crown while you hid under Castle Rock. The king is tired. See him to his chambers. Come along. I'm not tired. We have so much to celebrate. A wedding to plan. You must rest. Grand Maester, perhaps some essence of nightshade to help him sleep. I'm not tired! No właśnie, każdy, kto musi potwierdzać, że jest królem, nie jest prawdziwym królem. Widzieliśmy bardzo jaskrawy przykład być może jakiegoś dążenia do władzy. Przede wszystkim mamy Cersei, króla Joffreya, która zdobyła władzę i kto z Państwa zna serial wie jak. To jeszcze nie, będzie być może jeszcze dzisiaj miał okazję w zaciszu domu się przekonać. To zupełnie inne kompetencje, jakich potrzebujemy, żeby dostać się do władzy, a zupełnie inne, żeby ją sprawować. Czy Państwo się ze mną zgodzą, czy faktycznie są to zupełnie inne mechanizmy, czy jednak można je w pewien sposób spoić? Trudne pytanie, ale pani, ostatnie. Pani doktor, z perspektywy psychologicznej, jak to wygląda? Tak
tak naprawdę tutaj przynajmniej na przykładzie tego fragmentu trudno mówić o jakichś specjalnych umiejętnościach czy mechanizmach dostania się do władzy, przynajmniej w przypadku Geoffreya. On po prostu swoją pozycję odziedziczył. I to jest jedyne, co tutaj zostało zrobione. To, co tak naprawdę te mechanizmy i te kompetencje, które były potrzebne do tego, żeby Lannisterowie zaczęli rządzić, to były kompetencje, którymi wykazał się Tywin jako głowa rodu. Tak, i to jego intrygi, jego działania, jego planowania, jego kompetencje tak naprawdę sprawiły, że Lannisterowie zajmowali tą pozycję, którą w danym momencie zajmowali. Dlatego wydaje mi się, że wbrew pozorom kompetencje konieczne do zdobycia władzy i kompetencje konieczne do jej sprawowania mogą być bardzo do siebie zbliżone. Także w momencie, jeżeli mówimy o rzeczywistym zdobywaniu władzy, a nie o dziedziczeniu władzy, to te kompetencje będą bardzo podobne. Z doświadczenia? Jakaś różnica jest, na pewno. To Wałęsa zawsze mówił, że są ludzie walki i są ludzie później pracy, prawda? Coś jest, są politycy, którzy są bardzo zdolni w kampaniach, a później słabi w sprawowaniu, egzekwowaniu, wykonywaniu programu. No jest chyba jakimś potwierdzeniem tego, jest, że tylko Aleksander Kwaśniewski wygrał drugą kadencję, można powiedzieć, bezproblemowo. Lech Wałęsa przegrał. Lech Kaczyński był na prostej drodze do przegrania de facto. Wszyscy mówią, żeby nie wygrał tej kadencji. Bronisław Komorowski ma kłopoty z reelekcją. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie. Jest prawdą, że tylko Tusk był w stanie w Polsce rządzić dwie kadencje. Tak się jeszcze nikomu nie udało na poziomie partii, prawda? Czyli co innego wygranie wyborów. Przypomnijmy sobie, SLD wygrało wybory z wynikiem ponad 40%. Odchodziło w popłochu. Sojusz odchodził w popłochu na koniec. Czyli świetni w zdobyciu władzy, beznadziejni później w wykonywaniu. A czy to nie jest kwestia też może nie tyle ułomności demokracji, co jest specyfiki, tak? Wybieramy kogoś z nadzieją na jakąś zmianę, potem ta zmiana okazuje się polityką podobną do poprzednika, która i tak nas nie zadowala i ta zmiana musi przejść po raz kolejny. Znowu w Szwecji socjaldemokraci rządzili mnie się teraz wydaje, że 70 lat, ale 30 na pewno, co najmniej. Ponad 30 lat. Wybory po wyborach i wygrywali. W Japonii mieliśmy też podobną sytuację. Słucham? W Japonii mieliśmy też podobną sytuację. Tak, notabene znawcy, historycy, którzy opisują transformację, uważają, że to bardzo dobrze, że w Polsce się rządy tak często zmieniały na początku, ponieważ żadna grupa polityczna nie zdążyła się umościć, obrosnąć klientami i okopać i w związku z tym dlatego my nie mamy oligarchów, nie mamy takich skorumpowanych układów, które wryły się już mocno, zakorzeniły się i później to jest bardzo trudno wyrwać. Także zanim człowiek tam narzeka, to zawsze warto się zastanowić, czy to przypadkiem nie było, nie ma co tak narzekać na tą demokrację. Może ona właśnie dobrze działa, że tu się rządy zmieniały co 2 lata chyba. Ministrów spraw zagranicznych, to niedawno się ze zdziwieniem zorientowałem, było mniej jednakże niż premierów. Tylko pozwolę sobie jeszcze. Ja się też zastanawiam, czy jakby specyfiką demokracji też nie jest to, że rządy są rozliczane w pewnym okresie czasu i być może też stąd wynika tak duża zmienność, bo oczywiście może się tak zdarzyć, że został wybrany niekompetentny rząd, to jest też urok demokracji jako systemu, ale być może po prostu ta czasowość i okresowość rozliczania z efektów powoduje, że te efekty nie mają szansy po prostu zaistnieć.
Ja pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie. Musimy powoli kończyć, więc tylko zarysuję pewną sytuację, która za chwilkę nastąpi. Pozwolę panu się odnieść, panie doktorze. Ja potem zadam pytanie, ale już publiczność uprzedzę, że będziemy mieć czas na jedno, dwa pytania ze strony publiczności. Więc jeśli ktoś miałby takie pytania, to proszę bardzo, jesteśmy otwarci, proszę sobie przygotować. Panie doktorze, teraz dla pana... Pani chwilę. Merkel była osobą, która z trudem wygrała wybory. Musiała rządzić w koalicji, a później tak dobrze sprawowała urząd, że następne już jej przychodziły same w siebie. Ewidentnie lepsza w sprawowaniu urzędu niż w zdobywaniu władzy. O, także to są takie przykłady. No właśnie, ja jeszcze tak troszeczkę już zmierzając ku końcowi, chciałem zapytać, czy ten geniusz władzy, o którym tak mówimy, próbujemy go zdefiniować, określić, posłużyć się przykładami, czy on jest wrodzony, czy można go wykształcić w trakcie nauki, w trakcie doświadczenia? Czy możemy ten geniusz wykształcić, czy musimy się z nim urodzić? Czy można się urodzić genialnym politykiem? Tak. Pan doktor Paweł Ścigaj? Jeżeli można, ja mam wrażenie, że proszę bardzo. A tutaj większą rolę jednak odgrywa społeczeństwo, a więc to... Tworzy genialnych polityków? Tak, geniusz wydaje mi się w mniejszym stopniu jest czymś wrodzonym, czy nie jest cechą nam daną, a podobnie jak i władza bardzo często nie jest czymś, co mamy na stałe, tak jak mamy ręce czy nogi, tylko to jest ostatecznie forma relacji społecznej. Prawda? I oczywiście istnieją z całą pewnością pewne predyspozycje, ale również te predyspozycje, nawet jeżeli są genetycznie określone, to dzisiaj wiemy wyraźnie, bo przecież nowe ewolucjonizm nam to pokazuje coraz bardziej, że odchodzimy od determinizmu genetycznego czy biologicznego na rzecz takiej dialektyki genów i kultury, czyli ja bym tutaj w dalszym ciągu jednak nie upatrywał takiego geniuszu polityki, jakkolwiek definiowanego, czy jego głównych czynników w elementach takich biologicznych, dziedziczonych, wrodzonych, tylko raczej myślał cały czas o tym jako o władzy, jako formie relacji społecznej. Czyli chcemy geniusza u władzy, powinniśmy pomóc się mu wykształcić. Znaczy geniusz poniekąd, czy pomóc mu się wykształcić? No, geniusz odpowiada na potrzeby społeczne, tak? Ja mam takie wrażenie. To znaczy rzeczywiście to jest ktoś, w kim społeczeństwa, grupy lokują swoje przekonania, swoje wartości, jest osoba, która dobrze odpowiada, jest dobrym lustrem jak gdyby, a jednocześnie bardzo samodzielnym przy okazji, takim myślącym, samodzielnym lustrem. Tak ja bym to przynajmniej określił. Ja się zgadzam, bo w tym momencie rzeczywiście odchodzimy już całkowicie od determinizmu genetycznego, a nawet takie cechy jak kolor oczu czy wzrost, już cechy stricte biologiczne, nie mówimy, że one są determinowane genetycznie, ale środowisko mimo wszystko też ma jakieś znaczenie, to co dopiero jeśli chodzi o cechy psychologiczne. Już nie możemy w żaden sposób mówić o determinizmie genetycznym. Natomiast mam wrażenie, że takie poniekąd panuje takie trochę powszechne przekonanie, gdzieś tam jeszcze pokutuje, z tego względu, że my przez dużą część czasu jako ludzkość, tak ustrój, który dominował, to była monarchia dziedziczna, tak? Czyli władzę po prostu się dziedziczyło. Były mity legitymizujące, które mówiły, że klasa rządząca jest tą klasą lepszą. Tak, czyli że oni mają jakieś specjalne właściwości, a klasy niższe, na przykład chłopi, to są te klasy, które wręcz potrzebują tego, żeby nimi rządzić, bo inaczej sobie po prostu w życiu nie poradzą, tak, czyli nie potrzebują mieć kogoś nad sobą. I takie mity gdzieś tam jeszcze, mam wrażenie, że pokutują, ale co ciekawe, już na przykład Konfucjusz 500 lat przed naszą erą mówił o tym, że władców i polityków trzeba kształcić. Tak, czyli on mówił, że każdy władca, on co prawda nie był na tyle radykalny, żeby mówić, że władcy mogą się z kast niższych wywodzić. On wywodził tylko i wyłącznie z kast wyższych też, ale uważał, że ich trzeba kształcić, czyli nawet już tak wcześnie w historii mówił, że trzeba władców kształcić w sztuce jen, czyli w sztuce życzliwości wobec drugiego człowieka i w sztuce stawiania pierwszy interesu. Pierwszy spin doktor. Proszę? Pierwszy specjalista od marketingu. Tak, tak. On nawet zresztą założył własną szkołę, więc być może nawet tak, własny interes tutaj promował, ale kształcił po prostu ludzi w sztuce rządzenia, więc ewidentnie trzeba po prostu, zgadzam się tutaj z panem doktorem, że po prostu geniusz władzy to jest coś, co jest ukształtowane być może w interakcji genów i środowiska, bo te geny też jakieś znaczenie muszą mieć, ale jednak środowisko ma tutaj bardzo duże znaczenie. Panie doktorze? No, było trzech Kennedy'ich. Prawda?
było dwóch prezydentów Bushów. Trzeci się szykuje teraz. Ojciec i syn rządzili Chicago po kolei. I można cytować, w Grecji było dwóch Papandreou, albo i trzech, dwóch Karamanlisów. Jest coś takiego jak przygotowanie do polityki i do służby publicznej. W społeczeństwach bardziej takich stabilnych to jest zjawisko dość częste, właśnie tak jak choćby w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza w bogatych rodzinach jest też tam pewien taki imperatyw, że młodych ludzi się wysyła nawet na staż. To jest rozumiane jako wkład. Jako, że coś się daje ojczyźnie, nie korzysta, bo to co on tam zarobi, przecież nic nie zarobi, albo idzie jako wolontariusz, a w tym czasie on się przyjrzy, nauczy i może będzie chciał pracować dla dobra publicznego. W Anglii, we Francji istnieją, z kolei funkcjonują rodziny, to jest bardzo częste, które tradycyjnie pełnią funkcje publiczne, ale nie z wyboru, z administracji. Jeden brat był sekretarzem do spraw zagranicznych Margaret Thatcher, drugi brat był potem szefem młodszy, był szefem gabinetu premiera Blaira. Bo to jest rodzina, która dostarcza tradycyjnie ludzi. Tak. Jest szansa na dziedziczność geniuszu władzy. Na przygotowanie. No tak jak, nie wiem, ojciec profesor okulistyki i syn się też tym interesuje, przygotowuje, korzysta z dorobku od ojca, z doświadczenia, z rad i tak dalej. Jeśli nie jest matą i albo nic nie widzi, no to wtedy się nauczy i ma też lepszy start niż ktokolwiek inny. W Warszawie znakomity szewc był, teraz jego córka prowadzi warsztat. Ale chcę powiedzieć, że to są przykłady i to są wyjątki. Demokracja jest dlatego fantastycznym systemem, że każdemu z nas daje cząstkę władzy przy głosowaniu, małą, mniejszą, większą, ale daje tę cząstkę i każdemu daje możliwość sięgnięcia po tą władzę. Tylko trzeba chcieć i trzeba, wydaje mi się, w tym kierować interesem szerszym niż swój własny. Takie filmy, jak powiedziałem, wykrzywiają. Ja spotkałem w życiu dużo, wielu polityków. Spotkałem bardzo wielu polityków, którzy byli poniżej poziomu swoich stanowisk. Szkoda, że to oni te stanowiska zajmowali, bo nie wykorzystywali całego potencjału tych stanowisk. Ale nie spotkałem bardzo wielu ludzi. Oczywiście, że takich spotkałem, ale mogę ich, prawda, wyliczyć sobie, którzy byli całkowicie cyniczni i zimni i chodziło im tylko i wyłącznie o władzę. Szanowni Państwo, wystarczy chcieć zadać pytanie. Zapraszam serdecznie, ja powoli się zbliżam do Państwa. Czy są jakieś pytania? Są dwa i być może na nich. Ja mam pytanie do doktora Ścigaja. Czy być może jest trochę tak, że przywódca jest jakby odzwierciedleniem trochę antagonistycznym w stosunku do społeczeństwa, że jest wybierany w stosunku antagonistycznym? Przez to mam na myśli, że jeśli społeczeństwo jest słabe, apatyczne, to czy przez to łatwiej jest przywódcom autorytatywnym wybić się jako taka, jako w sensie społeczeństwo manifestuje jakby swoją słabość i przekazuje jakby przywódcy te cechy, które chciałoby widzieć u samych siebie. Mhm. Czy ja mam od razu odpowiadać? Pytanie numer dwa może weźmiemy i może odpowiemy kolektywnie. Dajmy odpowiedzieć panu doktorowi, a ja podejdę do osoby, która... Wydaje mi się, że tak, przy czym każde tak w naukach społecznych, wiemy o tym doskonale, każde tak jest obarczone w tym obszarze, w którym się poruszamy, wątpliwością. To znaczy my pamiętamy o tym, że nie posługujemy się prawami natury, czyli twierdzeniami, które byłyby zawsze ogólne, jedynie pewnymi generalizacjami, które są jedynie przybliżeniem pewnych procesów, jedynie pewnym... No, w mniejszym lub większym stopniu przybliżałyby nas do czegoś. A więc zasadniczo mam takie wrażenie, tak rzeczywiście i wiele przykładów na to można byłoby podać, że społeczeństwa, inaczej może jeszcze,
tutaj pani doktor też z całą pewnością do tego może się odnieść. Mam takie wrażenie rzeczywiście i są takie badania i są takie hipotezy, taką hipotezę chociażby postawił Bob Altemeyer swego czasu, że gdy społeczeństwo jest autorytarne, to wtedy szczególną łatwość w zdobywaniu władzy mają osoby takie, które mają coś nazywa orientację, dominację społeczną, prawda? Czyli są rzeczywiście, to jest taki dobry, czy zły dla społeczeństwa tak naprawdę, ale w sensie bardzo funkcjonalne połączenie, czyli taki silny przywódca orientowany na wyraźne hierarchie społeczne, w wyraźny sposób wykorzystujący przewagi, budujący różnice, także mający taki bardzo autorytarny styl, często odpowiada autorytarnemu zapotrzebowaniu społeczeństwa. Czyli tak, rzeczywiście te, mam wrażenie, że te emocje tutaj są zaspokajane w ten sposób. I drugie pytanie. Dobry wieczór, nazywam się Marcin Woźniak, dziękuję za bardzo interesującą debatę. I mam taką refleksję, że jeśli mówimy o postaciach geniuszy, chociażby na przykładach postaci serialowych, jak Frank Underwood czy Tywin Lannister, właśnie myślimy o osobach, że ten geniusz pochodzi z wewnątrz, od jednej osoby. Ale tak jak było wcześniej powiedziane, jeśli na 100 osób 90 jest wyłanianych przez sztaby, to czy ten geniusz władzy nie kryje się czasem w organizacji, w jakiejś takiej zbiorowej, kolektywnej myśli? I czym ten geniusz w takim razie by się charakteryzował? Na czym polega ta większa część polityczności? Bo jeśli geniusze, czy w jakikolwiek sposób inaczej byśmy ich określili, są tymi wyjątkami, to właśnie zastanawiam się, co stanowi tą większość, co stanowi tą realną, prawdziwą władzę sprawowaną przez sztaby, organizacje i na czym ich geniusz polega? Dziękuję bardzo. Kolektywny geniusz. Kolektywny geniusz. Czy istnieje bardziej niż indywidualny geniusz? Pan Darka, mnie to się wydaje, że nie ma inicjatywy politycznej bez lidera. Oczywiście u podstaw jest jakaś sytuacja społeczna, która wymaga odpowiedzi, reakcji. Ale tę reakcję formułuje jeden człowiek, i on później, wokół niego się zbiera grupa. Musi być zawsze jakiś przywódca. Taka w Polsce była dyskusja dla mnie żenująca. Czy Wałęsa był istotny, czy to tak naprawdę duch Polaków spowodował, że komuna upadła, prawda? No, to są jakieś talmudyczne rozważania. Ja pamiętam, jak była ta słynna debata Wałęsy z Miodowiczem, to nie dlatego Wałęsa ją wygrał, że naród go tak uniósł wysoko, tylko naród wtedy rósł z każdą minutą tej debaty. Po prostu tu przywódca dodawał narodowi odwagi. I tak się dzieje w zasadzie z każdą inicjatywą, wydaje mi się, polityczną. Czy coś do dodania? Pani doktor? Jeszcze tylko tak jedno zdanie, tutaj się zgadzam z panem oczywiście. Rzeczywiście każda inicjatywa polityczna musi mieć swoją twarz i to za to też są odpowiedzialne bardzo podstawowe mechanizmy psychologiczne. Po prostu nie jesteśmy w stanie identyfikować się z kolektywem. Potrzebujemy kogoś, z kim będziemy się mogli identyfikować, kto po prostu nas za sobą pociągnie i będziemy szli za ideami jednego człowieka. Nawet jeżeli za tymi ideami jednego człowieka stoi praca sztab, ta praca całego sztabu, to jednak my mimo wszystko mamy znacznie większą łatwość w identyfikowaniu się z jednym człowiekiem i to za nim będziemy podążać, a niekoniecznie podążalibyśmy za ideą kolektywu. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszej dzisiejszej dyskusji wraz z Bartkiem. Może Bartku, chodź. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy naszym Aneta gościom. Dr. Czernatowicz-Kubuczka, dr. Paweł Ścigaj i dr Andrzej Olechowski. Dziękujemy Państwu i tak jak wspomniałam, strona www.kopernikusfestival.com, pisane po angielsku, to strona, która zawiera cały program naszych nadchodzących wydarzeń. To, co Państwo mogą zobaczyć dziś, to fantastyczny film w kinie Mikro, Amadeusz, do którego będziemy nawiązywali już podczas jutrzejszego koncertu. Jutro natomiast w paśmie filmowym
film Ex Machina, będziemy grali również film Kieł i najnowszy hit prawdopodobnie filmów łamiący stereotyp filmów science fiction, The Visit, który opisuje o tym, jest dokumentem o tym, jak kosmici, co by się stało, gdyby kosmici faktycznie przylecieli na Ziemię. Także po takich głównych dyskusjach zapraszamy do kina i życzymy Państwu oczywiście bardzo udanego wieczoru. Dziękujemy raz jeszcze za obecność. Do widzenia.